Rozdział trzeci. Jak Dorotka uratowała stracha na wróble. Kiedy Dorotka została sama, poczuła głód. Podeszła więc do kredensu, kroiła sobie parę kromek chleba i posmarowała masłem. Trochę dała Totowi, a sama wzięła z półki wiaderko, zaniosła je do strumienia i napełniła czystą, iskrzącą się wodą. Toto pobiegł w stronę drzew i zaczął szczekać na siedzące tam ptaki. Dorotka poszła po niego i zobaczyła zwisające z gałęzi tak smakowite owoce, że zerwała kilka, uznając, że będą świetnym uzupełnieniem śniadania. Potem wróciła do domu i kiedy z Totem napili się chłodnej, czystej wody, zajęła się przygotowywaniem do podróży ku szmaragdowemu miastu. Dorotka miała tylko dwie sukienki na zmianę i szczęściem jedna z nich okazała się czysta i wisiała na kołku przy łóżku. Była w niebiesko-białą kratę i mimo, że błękit trochę wyblakł od wielu prań, wciąż wyglądała bardzo ładnie. Dziewczynka dokładnie się umyła, włożyła biało-niebieską sukienkę i pod brodą zawiązała wstążki różowego czepka. Wzięła mały koszyk i napełniła go chlebem z kredensu, nakrywając białą serwetką. Potem spojrzała na swoje stopy i uznała, że buciki ma już stare i bardzo znoszone. Na pewno nie wytrzymają długiej drogi, Toto, powiedziała, a piesek spojrzał na nią czarnymi oczkami i pomachał ogonem na znak, że wie, o co jej chodzi. W tym samym momencie Dorotka spostrzegła leżące na stole srebrne trzewiki należące do czarownicy ze wschodu. Ciekawe, czy będą na mnie pasowały, powiedziała do Tota. Byłyby znakomite na długą podróż, bo zdają się nie do zdarcia. Zdjęła stare skórzane buty i przymierzyła srebrne trzewiki. Okazało się, że pasują, jakby uszyto je specjalnie dla niej. Wreszcie podniosła z ziemi koszyk. Chodź, Toto, powiedziała. Pójdziemy do szmaragdowego miasta i zapytamy wielkiego Oza, jak wrócić do Kansas. Zamknęła drzwi na klucz, który schowała pieczołowicie do kieszeni sukienki. I tak, z Totem dreptającym obok niej z powagą, ruszyła w swą podróż. Wokół było kilka dróg, ale Dorotka wkrótce znalazła tą właściwą, wyłożoną żółtą kostką i po chwili dziarsko maszerowała w kierunku szmaragdowego miasta, stukając wesoło srebrnymi trzewiczkami o twardy, żółty bruk. Słońce świeciło jasno, ptaki słodko śpiewały, a Dorotka wcale nie czuła się aż tak źle, jak można by sądzić, powinna czuć się mała dziewczynka, którą nagle porwano z ojczystej ziemi i postawiono w samym środku nieznanego kraju. Kiedy tak szła, nie mogła się nadziwić, jak piękna była to okolica. Po obu stronach drogi ciągnęły się porządnie utrzymane płoty w gustownym niebieskim kolorze, a za nimi pola zbóż i najróżniejszych warzyw. Najwyraźniej Manczkinowie byli dobrymi farmerami i świetnie wiedzieli, jak uzyskać obfite plony. Co jakiś czas Dorotka mijała dom, z którego wychodzili ludzie, żeby na nią popatrzeć i nisko się pokłonić. Otóż wszyscy wiedzieli, że to właśnie jej zawdzięczają zgładzenie złej czarownicy i odzyskanie wolności. Domy Manczkinów wyglądały dość osobliwie. Były okrągłe i miały dachy w kształcie kopuły. Wszystkie pomalowano na niebiesko, bo we wschodnim kraju właśnie błękit był ulubionym kolorem. Kiedy zaczęło się ściemniać, a Dorotka zmęczona długim marszem zaczęła się zastanawiać, gdzie spędzi noc, ujrzała dom dużo większy niż inne. Przed nim, na zielonym trawniku, tańczyła duża grupa kobiet i mężczyzn. Pięciu skrzypków przygrywało najgłośniej, jak umiało, a ludzie śmiali się i śpiewali. Obok ogromny stół uginał się od smakowitych owoców, orzechów, ciast, ciasteczek i wielu jeszcze innych pyszności. Ludzie ci życzliwie przywitali Dorotkę, zaprosili na kolację i zaproponowali, żeby u nich przenocowała. Był to dom jednego z najbogatszych Manczkinów, a tego wieczoru jego przyjaciele przybyli tam, by wspólnie świętować uwolnienie spod władzy złej czarownicy. Dorotka zjadła solidną kolację, przy czym wszystkie dania podawał jej sam pan domu, Manczkin o imieniu Bok. Potem usiadła na sofie i przyglądała się tańczącym. Na widok srebrnych trzewików Dorotki Bok oświadczył: na pewno jesteś wielką czarodziejką.
Dlaczego? Spytała dziewczynka. Bo nosisz srebrne trzewiki i zabiłaś złą czarownicę. Poza tym, twoja sukienka ma biały wzór, a tylko czarownice i czarodziejki noszą białe stroje. Moja sukienka jest w niebiesko-białą kratę, powiedziała Dorotka, wygładzając fałdy spódniczki. Miło z twojej strony, że ją nosisz, rzekł Bok. Błękit jest kolorem manczkinów, a biel to kolor czarownic. W ten sposób mamy więc pewność, że jesteś przyjazną wiedźmą. Dorotka nic nie umiała na to odpowiedzieć. Wszyscy brali ją za czarownicę, a ona dobrze przecież wiedziała, że jest tylko zwykłą dziewczynką, zaniesioną przypadkiem przez trąbę powietrzną w obce strony. Kiedy zmęczyła się oglądaniem tańczących, Bok zaprowadził ją do domu i umieścił w pokoju z ładnym łóżkiem. Pościel była uszyta z błękitnej tkaniny i Dorotka spała sobie smacznie do samego rana. Toto zwinął się w kłębek obok, na niebieskim dywaniku. Rano zjadła obfite śniadanie, patrząc, jak malusieńkie dziecko manczkinów bawi się z Totem. Ciągnęło go za ogon, gaworzyło i śmiało się w sposób, który bardzo rozbawił Dorotkę. Toto był tu dla wszystkich zjawiskiem wielce osobliwym, ponieważ nigdy przedtem nie widzieli psa. Jak daleko stąd do szmaragdowego miasta? Spytała dziewczynka. Nie wiem, odparł poważnie Bok, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. Lepiej, żeby ludzie trzymali się z dala od Oza, chyba że mają do niego jakąś sprawę. W każdym razie, droga do szmaragdowego miasta jest daleka i będziesz musiała iść wiele dni. Kraj nasz jest wprawdzie uroczy, a ludzie życzliwi, lecz żeby dotrzeć do celu podróży, będziesz też musiała przejść przez wiele miejsc trudnych i niebezpiecznych. Wiadomość ta trochę zaniepokoiła Dorotkę. Wiedziała jednak, że tylko Wielki Oz może jej pomóc wrócić do Kansas. Mężnie więc postanowiła nie rezygnować z wędrówki. Pożegnała się z przyjaciółmi i znów powędrowała drogą wybrukowaną żółtą kostką. Kiedy przeszła kilka mil, pomyślała, że dobrze byłoby trochę odpocząć. Wdrapała się na przydrożny płot i usiadła. Za płotem rozciągało się wielkie pole kukurydzy. Po chwili zobaczyła też stracha na wróble. Umieszczony na wysokim kiju miał odstraszać ptaki od dojrzałych kolb. Dorotka oparła podbródek na dłoni i w zadumie przypatrywała się strachowi. Jego głową był woreczek wypchany słomą, na którym wymalowano twarz, oczy, nos i usta. Na głowie tkwił stary, spiczasty kapelusz, należący kiedyś do jakiegoś manczkina, zaś tułowiem było znoszone i wyblakłe niebieskie ubranie, również wypchane słomą. Strach miał na nogach stare buty z błękitnymi cholewami, jakie nosili w tym kraju wszyscy mężczyźni. Wystawał ponad kukurydzę, ponieważ zawieszono go na długim palu. Dorotka przyglądała się uważnie dziwacznej, malowanej twarzy stracha na wróble. Nagle ze zdumieniem stwierdziła, że jedno z oczu mrugnęło do niej powoli. Początkowo uznała, że to pewnie złudzenie, bo w Kansas strachy na wróble nigdy nie mrugają. Teraz jednak kukła skinęła przyjaźnie głową. Dorotka zeszła więc z ogrodzenia i podeszła do stracha, a Toto rozszczekany biegał wokół kija. Dzień dobry, odezwał się strach trochę schrypniętym głosem. To ty mówisz? Zapytała ze zdumieniem dziewczynka. Pewnie, odparł. Jak się masz? Dziękuję, bardzo dobrze, odpowiedziała uprzejmie Dorotka. A ty? Nie najlepiej, rzekł strach z uśmiechem, bo to naprawdę męczące tkwić tu tak dzień i noc, by odstraszać wróble. A nie możesz zejść? Zapytała Dorotka. Nie, przez ten badyl w plecach. Gdybyś była tak dobra i zdjęła mnie z kija, byłbym ci bardzo zobowiązany. Dorotka wyciągnęła ręce, uniosła stracha, który był wypchany słomą, był więc całkiem lekki i zdjęła go z tyczki. Bardzo ci dziękuję, powiedział strach, kiedy już znalazł się na ziemi. Czuję się jak nowonarodzony. Sytuacja wprawiła Dorotkę w zakłopotanie. Jakoś dziwnie było słuchać wypchanego człowieka, patrzeć jak się kłania i idzie obok niej. Kim jesteś? Spytał strach, przeciągając się i ziewając.
i dokąd idziesz? Na imię mi Dorotka, odparła dziewczynka, i idę do szmaragdowego miasta poprosić wielkiego Oza, żeby odesłał mnie do Kansas. A gdzie jest to szmaragdowe miasto? Chciał wiedzieć Strach. I kim jest Oz? Naprawdę nie wiesz? Zdziwiła się. Niestety nic nie wiem. Widzisz, jestem wypchany, więc w ogóle nie mam rozumu, odpowiedział smutno. Ach, rzekła Dorotka, okropnie mi cię żal. Czy myślisz, że gdybym poszedł z tobą do szmaragdowego miasta, Oz dałby mi trochę rozumu? Spytał Strach. Tego nie wiem, odparła, ale możesz pójść ze mną, jeśli masz ochotę. Nawet jeśli Oz nie da ci rozumu, z pewnością nie będzie ci gorzej niż teraz. To prawda, zgodził się Strach. Widzisz, ciągnął poufnym tonem, nie przeszkadza mi, że mam wypchane nogi, ręce i tułów, bo dzięki temu nie można mi sprawić bólu. Nie ma znaczenia, czy ktoś nadepnie mi na palec albo ukuje szpilką, bo i tak tego nie czuję. Ale nie chcę, żeby ludzie nazywali mnie głupcem, a jeśli w głowie nadal będę miał siano zamiast mózgu, to skąd będę cokolwiek wiedzieć? Rozumiem, co czujesz, powiedziała Dorotka, której naprawdę żal było Stracha. Jeżeli ze mną pójdziesz, poproszę Oza, żeby zrobił dla ciebie, co tylko może. Dziękuję, odparł z wdzięcznością. Poszli więc na drogę. Dziewczynka pomogła Strachowi przejść przez ogrodzenie i ruszyli traktem z żółtej kostki do szmaragdowego miasta. Pieskowi nie od razu spodobał się nowy uczestnik wyprawy. Obwąchiwał wypchanego człowieka, jakby podejrzewając, że znajdzie gdzieś w słomie szczurze gniazdo, i często nieprzyjaźnie na niego warczał. Nie przejmuj się totem, rzekła Dorotka do nowego przyjaciela. On nie gryzie. Ależ ja się nie boję, odparł Strach. Nie zrani przecież słomy. Pozwól, że poniosę ci koszyk. To nic trudnego, bo ja się nigdy nie męczę. Zdradzę ci pewien sekret, mówił nie przerywając marszu. Na świecie istnieje tylko jedna rzecz, której się lękam. Cóż takiego? Spytała Dorotka. Munchkin, który cię zrobił? Nie, odparł Strach. Zapalona zapałka.